Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl, ale teraz temat szczególny, temat specjalny. Drodzy Państwo, śmierć czcigodnego sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, to jeden z najbardziej upiornych, diabolicznych, bym powiedział wręcz, o diabolicznych operacji służb specjalnych PRL, a jak się okazuje, coraz więcej o tym słyszymy, nie tylko z służb komunistycznych specjalnych w Polsce, ale również z udziałem, albo przynajmniej ze śladami obcych również służb, choć oczywiście dotyczących jak najbardziej ówczesnego układu warszawskiego. Wiele słów powiedziano wczoraj na specjalnej konferencji prokuratora generalnego i oczywiście prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wiemy już na pewno, to ustalono bez żadnej wątpliwości, że ksiądz Blachnicki, jak domyślaliśmy się przez te przecież lata od 87 roku, został zamordowany. Jak to się stało, jak to wyglądało, kto za tym przede wszystkim stoi? Dzisiaj rozmawiamy o tym z naszymi gośćmi specjalnymi, ludźmi, bez których, drodzy Państwo, ta sprawa nigdy nie zostałaby wyjaśniona i którzy naprawdę zrobili, wydaje się dzisiaj, bardzo dużo, a jeśli nie najwięcej dla tej historii. Doktor Andrzej Schneider, dyrektor oddziału IPN w Katowicach. Bardzo serdecznie pana doktora witamy. Dzień dobry. I pan prokurator Michał Skwara, oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu tu w Katowicach. Bardzo serdecznie witam pana prokuratora. Dzień dobry. Panowie, ta sprawa ma tyle wątków, ma tyle różnych meandrów, że rzeczywiście ciężko zadać jakieś ogólniejsze pytanie, ale do pana dyrektora zwracam się jako do pierwszego. W tej historii jest zdrada, w tej historii jest agentura. Dlaczego ksiądz Blachnicki był tak ważny dla bezpieki, przepraszam, zniszczenie księdza Blachnickiego, w domyśle również zamordowanie, było tak istotne dla ówczesnych władz polskiej PRL? Decydowało tu wiele rzeczy. Sama aktywność księdza Franciszka Blachnickiego już na wiele lat przed jego wyjazdem, przed jego emigracją, tak to nazwijmy poprawniej, do Niemiec, była przedmiotem zainteresowania. On sam był obiektem inwigilacji, prześladowań. Wielokrotnie wszczynano przeciwko niemu bądź to sprawy operacyjne służby bezpieczeństwa, postępowania prokuratorskie, dochodzenia, które miały dowieść jego nielegalnej jakoby działalności. Moment, w którym ksiądz Franciszek Blachnicki osiadł, czyli od 82 roku, kiedy osiadł na terenie RFN w Karlsbergu, otworzył nowy rozdział w jego działalności, tym razem już o zasięgu właściwie międzynarodowym. Co więcej, ksiądz Franciszek Blachnicki od razu w pierwszych miesiącach stanu wojennego w 82 roku bardzo ostro wypowiadał się na temat realiów stanu wojennego, jego zasadności, krótko mówiąc, podważał legalność władz stanu wojennego. Więcej, właściwie podważał legalność samego PRL-u, mówiąc, że to państwo ukradzione przez prawnej, tak. przez komunistów. Ta sprawa rzeczywiście, to już wystarczało naprawdę, żeby taką operację rozpocząć i żeby niestety również zabić człowieka. Panie prokuratorze, tutaj do pana prokuratora Skwary się w tym momencie zwracam. Co sprawiło, że podjął pan to śledztwo? Przecież w 2006 roku można powiedzieć, że sprawę umorzono. No, decyzja taka wtedy zapadła. No, pan stał za, w moim przekonaniu, najważniejszymi decyzjami tu procesowymi, bym już powiedział, śledczymi w tej sprawie, między innymi ekshumacją księdza Blachnickiego. Ale co sprawiło, że pan do tej sprawy wrócił? Że nie wiem, co panu nie dawało spokoju, albo czego pan się dowiedział, że rzeczywiście taka decyzja zapadła? Znaczy, tutaj przed podjęciem tego postępowania był impuls zewnętrzny, to znaczy poseł Rzymkowski skierował do Głównej Komisji taki memorandum, które odnosiło się do tego, czy aby zasadnie umorzono śledztwo w 2005 roku.
Natomiast od początku jak gdyby było wiadomo, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z podejrzeniem dokonania zabójstwa, no, trudno uznać za prawidłową decyzję o umorzeniu śledztwa bez przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, a w tym przypadku bez ekshumacji i bez takiej sekcji zwłok. Tego typu decyzja zawsze będzie do podważenia, więc z takich fundamentalnych powodów trzeba było do tej sprawy wrócić, szczególnie że zwłoki księdza Franciszka Blachnickiego znajdowały się w Polsce również od 2005 roku po jego przewiezieniu z Karlsbergu i generalnie no, nie trzeba było bardzo wielu zabiegów, żeby tą czynność wykonać. Znacznie byłoby trudniej, gdyby były jego zwłoki za granicą. No więc jak gdyby tu jest podstawowa kwestia zasad pewnej sztuki prokuratorskiej, że przy podejrzeniu zabójstwa robimy sekcję. Panie prokuratorze, przepraszam, proszę mówić, przepraszam. No i taka sekcja została wykonana, że tak powiem, bezpośrednio przy obdukcji, która została wykonana w Szczecinie w siedzibie Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Byli obecni eksperci z tegoż uniwersytetu, jak również Instytut Ekspertyz Sądowych. No i to dało nam pierwsze dwie opinie w tej sprawie. Później jeszcze zasięgnęliśmy dwóch kolejnych i zwieńczone to zostało opinią kompleksową piątą. Przy czym chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że opinie były sprzeczne i trzeba było znaleźć, no właśnie, tak. Jak to często bywa, super opinie, żeby sprzeczności rozstrzygnąć. Opinie były komplementarne, to znaczy, ponieważ opinie miały różny charakter, były opiniami toksykologicznymi, sądowo-lekarskimi i odnosiły się do pewnych części tego całego spektrum, które trzeba było przebadać. Badane były i tkanki miękkie, i tkanki kostne, i włosy. No to ta piąta opinia jest taką opinią podsumowującą te cztery poprzednie. I dlatego można powiedzieć, że tutaj nie ma między biegłymi żadnego zasadniczego sporu co do tego, że, no, że znajdują się w tkankach ślady substancji trujących. Panie prokuratorze, czy może pan ujawnić, oczywiście, jeśli jest to możliwe, czym de facto zabito, konkretnie czym zabito księdza Blachnickiego? Jaka to jest substancja? Czy to jest jakaś mieszanka substancji, czy jedna? Jeśli oczywiście to w żaden sposób nie zagrozi dobru śledztwa. Jeżeli chodzi o taktykę postępowania, to prosiłem również pana ministra, prokuratora generalnego, żeby tej informacji nie ujawniał oficjalnie. Uważam, że na tym etapie postępowania możemy powiedzieć dwie rzeczy. To znaczy możemy powiedzieć tak, że fakt dokonania zabójstwa księdza Blachnickiego jest bezsporny, jest należycie udokumentowany poprzez pobranie i zabezpieczenie próbek ze zwłok oraz poprzez opiniowanie sądowo-lekarskie i sądowo-toksykologiczne. Natomiast ja w tej chwili nie podam, bo nie mogę podać tych wyników, tych badań, dlatego że no, sprawa jest w toku. I no, nie jest zakończona. Myślę, że w tym momencie udało się osiągnąć tak zwany cel minimum, to znaczy rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z zabójstwem, czy nie. I mamy do czynienia z zabójstwem z całą pewnością. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, no to biorąc pod uwagę to, że czynności są w toku, dobro śledztwa wymaga zresztą, tutaj no to tak, będziemy tego rozwijać. Jasne. Panie prokuratorze, dziękuję bardzo. Do pana dyrektora się teraz zwracam. No, każdy, kto wie, że ksiądz Blachnicki mieszkał w Niemczech, każdy, kto wierzył od początku w to, że go tam właśnie zamordowano i że go zamordowano w ogóle, rozumie, że w tle może być Stasi, tajna policja wschodnio-niemieckich Niemiec, wschodnich Niemiec, tak zwanego NRD, że tak powiem. Czy te ślady prowadzą do tej okrytej złą sławą służby, tej organizacji? I tak i nie. Wiemy, że Stasi wymieniała się informacjami z polskim komunistycznym wywiadem na temat ośrodka w Karlsbergu, na temat księdza Franciszka Blachnickiego. Ale nie brakuje też tropów prowadzących dalej na wschód, dokładnie do Moskwy. Wiemy, że na przełomie 1982-83 roku ksiądz Franciszek Blachnicki był
obiektem takiej nagonki medialnej, zresztą i w Polsce, i co ciekawe w Związku Sowieckim. To tam ukazał się szereg artykułów poświęconych księdzu Blachnickiemu, w których był nazywany pasterzem kontrrewolucji, na przykład, albo jeden z artykułów był zatytułowany pod maską kaznodziejów. To nie przypadek, że takie teksty się tam ukazały. Ta działalność księdza Blachnickiego również była uważnie obserwowana z Moskwy. Śmiem twierdzić, chociaż jest to na tym etapie pewna teza wymagająca głębszego uzasadnienia w dokumentach, ale że ta działalność przez komunistyczny wywiad PRL-u, Stasi, KGB, no, była nie tylko obserwowana. Mogli uczestniczyć w tej operacji? Trudno to przesądzić. Zarówno na poziomie dokumentów archiwalnych, poza takimi tropami, no i wynika to też z pewnej znajomości zasad działania tych służb w państwach komunistycznych, podlegających przecież Moskwie. Ale nie spodziewam się tu rychłego odkrycia dokumentów, na przykład w archiwach moskiewskich, z wiadomych względów, powodów. Panie prokuratorze, jeszcze bardzo ważne pytanie dotyczące tych dwóch osób, które były ostatnie osoby, które rozmawiały z księdzem Blachnickim w dniu jego śmierci, małżeństwo Gontarczyków. Dziś oczywiście jesteśmy na tym etapie, że o jakichkolwiek zarzutach i tak dalej mowy być nie może, jak tak oskarżenia, to jesteśmy, to też podkreślali wczoraj prokurator generalny i prezes IPN, że my jesteśmy na etapie stwierdzenia, bezwzględnego prokuratorskiego stwierdzenia, że mamy do czynienia z zabójstwem. Ale czy bierze pan pod uwagę, nie wiem, przesłuchanie chociażby pani Gontarczyk w tym śledztwie, czy może już takie czynności pan podjął, czy coś możemy na ten temat od pana usłyszeć? I tak, i nie. Natomiast gwoli wyjaśnienia mogę powiedzieć, że małżeństwo Gontarczyk było przesłuchiwane jeszcze w 2005 roku. Tak. Także tam są zeznania złożone w tamtym czasie. Ja nie będę komentował tych zeznań. Również no, nie odniosę się do kwestii tego, co zamierzam robić to też w tej sprawie. Tak. Powiem tylko tyle, że jeżeli chodzi o kwestię agenturalności, czy też kwestie rozpracowania ośrodka Karzybryskiego, to małżeństwo Gontarczyk to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Czyli wokół księdza Blachnickiego byli też, rozumiem, inni agenci. Tak to mogę zrozumieć, panie prokuratorze? Proszę to rozumieć tak, jak pan chce. Rozumiem. Oczywiście pan prokurator, tutaj dla tych widzów, którzy może niezbyt często słuchają, czy rozmów z prokuratorami, musicie państwo zrozumieć, że dobro śledztwa jest tu najważniejsze, a nie nasza wygoda. Ale mam nadzieję, że ta sprawa zostanie, i jestem pewien, widząc nazwisko pana prokuratora w tej sprawie, że ta sprawa zostanie absolutnie wyjaśniona. Do pana dyrektora jeszcze jedno szybkie pytanie. Z tych informacji, które były już w mediach, czy części, u części historii, historyków, mamy taką adnotację, że państwo Gontarczykowie ostatnie pokwitowanie od Służby Bezpieczeństwa pieniędzy wykonali gdzieś w około września 1989 roku. Teoretycznie mamy już rząd Mazowieckiego. Ci ludzie nadal dostają pieniądze. Jakaś pana refleksja na ten temat, bo no, są różne historyczne, obyczajowe i moralne, ale mnie to uderzyło, przyznam szczerze. Trudno się uwolnić od takiego wrażenia, że no, na przekór temu, o co pewnie chodziło premierowi Mazowieckiemu, którego pan redaktor przywołał, nie było grubej kreski. To znaczy nie odcięto w sposób jednoznaczny powstających czy przekształcających się służb specjalnych od wpływów funkcjonariuszy służących w okresie PRL-u. Ta ciągłość trwała już wtedy, na przełomie 89-90 roku, i nie brakuje dowodów, że trwała też długie lata później, a może nawet do dzisiaj.
Smutna konstatacja, a nam niestety czas się skończył. Nasza rozmowa dobiegła końca. Drodzy Państwo, jeszcze raz przede wszystkim panom serdecznie dziękuję. Znaleźliście panowie czas dla naszych widzów. Jeszcze raz gratuluję. To smutne gratulacje, bo dowiedzieliśmy się najtragiczniejszej wersji tej prawdy. Doktor Andrzej Schneider, bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. I dziękuję prokurator bardzo. Michał Skwara, bardzo serdecznie, panie prokuratorze, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Państwo, kończymy tę historię, ale będziemy do niej wracać. Będziemy do niej wracać jeszcze bardzo, bardzo długo. Tę sprawę należy wyjaśnić. Mogę państwa zapewnić, że znajduje się ona w bardzo dobrych rękach. Dziękuję serdecznie, ukłony. Widzimy się po krótkiej przerwie.